od tamtej pory już nie ma takiego problemu, więc pewnie od 21 jest w miarę normalnie, czyli 5,5 godziny, ok, a screw suited chętnie przyjmiemy na twarz, na 40 blindach. Czyli generalnie 7,5 godziny. 7,5 godziny trwa już stream. No ok, całkiem przyjazny flop z naszym przeciwnikiem, którym wiemy, że jest dobry. Ok, tutaj nie spasujemy. Ok. Kontynuujmy zatem. Nawet jeżeli przeciwnik nam teraz sunie olina, tego nie sprawdzimy. Ale korci mnie, żeby zaczekać. Tylko jaką mamy korzyść zaczekania? Żeby nam nie uwierzył potem w asa, bo on się spodziewa, że asa będziemy barelować. Spasuje nam dziesiątkę, może spasować damę. Okej, okay, mam nadzieję, że nie przekombinuję, ale spróbujmy trochę triki zagrać. Cichy boom. Cichy boom. Nie spasujemy tej ręki, wam podpowiem, natomiast szansa na to, że wygramy coś więcej, jest znikoma. Król zdecydowanie bardziej w naszym zakresie. Jest problem z takimi monsterami jak ten tutaj. Ciężko coś wyciągnąć od przeciwnika. Bo co on tu może mieć? Nawet zwykłego króla, jeżeli ma. O, coś miał. Ok, dwie pary zamienił w blef. Uchwał najszybko w naszym życiu. Boom. Boom! Hector? Najszybszy call w naszym życiu. Pamiętajcie, ten przeciwnik nam złośliwie zabrał z setem. Sporo żetonów, no to mamy je z powrotem. Ciekawe mi komentarze na tym.